Do drugiego liceum ogólnokształcącego w Grudziądzu zawitał europoseł Janusz Zemke. To kolejna wizyta parlamentarzysty w naszym mieście. Jestem w Grudziądzu po raz kolejny, no, dlatego że młodych ludzi bardzo interesują sprawy Unii. Podczas tego spotkania pada masę pytań i powiem, że zaskakuje mnie skala tych pytań. To nie są tylko bezpośrednio pytania Unii, ale tutaj dla przykładu były pytania dotyczące sytuacji w Syrii, tego co Unia zamierza robić w tej wojnie, czy chce komuś pomóc. Pomysł spotkania z europosłem spodobał się młodym uczniom. Dla wielu z nich przyjazd polityka z Parlamentu Europejskiego do ich szkoły to znakomite źródło informacji i dobre przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie. Informacja o tym, że możemy porozmawiać z kimś, kto jest tak naprawdę od środka w Parlamencie Europejskim, jest bardzo dobrą rzeczą z tego powodu, że jednak jest to szkoła, w której uczniowie chcieliby się dowiedzieć wielu rzeczy, mają przedmiot taki jak wiedza o społeczeństwie i tak naprawdę jest to możliwość tego, aby spotkać się z posłem i zadać mu kilka pytań prosto w twarz, bo często dowiadujemy się wielu rzeczy z telewizji, są to rzeczy, które są już przetworzone i często odbiegają od prawdy. Pan poseł jest źródłem wielu cennych informacji, takich typowo, nie wiem, powiedzmy maturalnych, ale i tak, żeby poszerzać swą wiedzę. No uznałem, no przede wszystkim jako dobre źródło informacji. To trudne i poważne spotkania, twierdzi europarlamentarzysta. Nie inaczej było w drugim liceum, gdzie uczniowie zadawali różnorodne pytania dotyczące Unii Europejskiej i głównych problemów Grudziądza. Życie mnie nauczyło, że jak się mówi poważnie, odpowiada się poważnie na pytania, to jest coś, co sobie młodzi cenią. Młodzi strasznie nie lubią nawijania waty i takiego lania wody, prawda? Więc trzeba traktować te spotkania. I to są z mojego punktu ciężkie spotkania, trzeba się przygotować i odpowiadać na dużą paletę pytań. W spotkaniu z młodzieżą drugiego LO uczestniczyła również Agata Siedlaczek, młoda grudziądzanka, która w ubiegłym roku odbywała staż w Parlamencie Europejskim. Najpierw wysyła się swoje zgłoszenie, CV, list motywacyjny, później odbywają się rozmowy kwalifikacyjne i to już jest ten etap decydujący. Później jakiś, nie wiem, czeka się 2-3 tygodnie na odpowiedź i szykuje. A jak ten staż w Brukseli wyglądał może? Był bardzo emocjonujący. Generalnie staż u pana posła to nie tylko i nie przede wszystkim praca biurowa. Godziny pracy parlamentu to jest 9-17, ale bywało tak, że siedziało się jeszcze dłużej, 9-9 na przykład. Z tego względu, że oprócz takich rzeczy typu, nie wiem, chodzenie na komisje, frakcje, pisanie sprawozdań, chodziło też o to, żeby korzystać z tego i czerpać z tego jak najwięcej. Wizyta posła Janusza Zemke w drugim LO była tylko jednym z punktów pobytu parlamentarzysty w Grudziądzu. W planie były jeszcze podobne spotkania z młodzieżą czwartego liceum.